W końcu je zdobyłem. Ale brak profitu. O mój Boże! W sumie... To nieźle. Brat ciuteczny. Jestem zagubionym Jestem mazurem. Jestem człowiekiem z piwnicy. Siema, z tej strony Prozure, a dzisiaj ocenię wasze animacje, które wysłaliście mi na maila prozureanimacje@gmail.com. A jeżeli jesteś nową osobą i podoba ci się ta seria i chcesz wziąć udział w tych kolejnych, to zasubskrybuj koniecznie kanał, zostawcie łapkę w górę, niech zasięg się niesie. Bez zbędnego gadania lecimy prosto do maila. Jestem ciekaw, co dzisiaj mi zaprezentujecie. Jak to jest, że ja to na bieżąco czyszczę, a tu znowu jest 600 maili? Jak wy to robicie? Masakra, to wyłączam. Dobra, przeklikuję wam najlepsze projekty, więc klik! Czy są lody ekipy? No widzę, że zaczynamy na grubo, więc po prostu to odpalmy i wchłońmy to. Pracowałem sobie kiedyś w Żabce. Wiadomo, praca jak praca, żadne kokosy, ale na łeb nie pada. Czasami jakiegoś hot doga usmażę, tu klienta okradnę z grosza. Hmm. A jak mam dobry dzień, czyli bardzo rzadko, to nawet do żula się uśmiechnę. Rybka. Niestety, ostatnia sielanka się skończyła. Gówniaki zaczęły mnie nękać. Wchodzi jakiś młody i gruby. Ty pracam? Ty są lody ekipy? Nie mam ekipy. To i lodów ekipy nie mam. Więc odpowiadam. Nie ma. Młody wyszedł przygarbiony, smutny. Nie minęło 5 minut i znowu słyszę jakiegoś gówniaka. Są lody ekipy? Powiedziałem, że nie ma i wróciłem do ważnych obowiązków. Śmieci spod lady same się nie wyrzucą. Ledwo się schyliłem, ale już słyszę, że drzwi się otwierają. Nie no, mać, żyć mi nie nadzą, ja tu zarabiam najniższą krajową i jestem panią sporty, żeby mnie pytać, jak się znaczki nakleja. Nie wychodzę spod lady. Już słyszę, jak Judasza dusi i pyta w powietrze. Przepraszam. Ale nie dałem mu dokończyć, wyskoczyłem za lady i wrzeszczę. Nie ma żadnych lodów ekipy. Ja patrzę, on patrzy, robi krok w tył. Utrzymuje ze mną kontakt wzrokowy. Krok do tyłu, powoli, krok do tyłu, znikł za drzwiami. A czy to był prezydent? A te lody ekipy to jednak były w zamrażarce, tylko zapomniałem. Bez beki, bez kitu. Czy to jest jakiś nowy kanał? Ja to chyba widziałem na YouTube, mi się wyświetliło ostatnio. Niezłe, styl taki bardzo Sanhedrin Happiness mi się bardzo podobało. Puenta? Ale okej, okay. bardzo ciekawe i fajna animacja przede wszystkim. Podobało mi się niesamowicie. Bez beki, spoko robota. I tam widziałem, że chyba ponad 15 subów już jest, więc grubo. No i tematycznie, co nie? Tematycznie, bo to jest cały czas temat po prostu jeden. Lecimy dalej. Mamy Mistera Pufusa, zobaczymy. O, Bartosz. Kojarzę go. Czekajcie, tam minimalnie ciszej dam. Oj, oj, oj! Okej, okay, mocny full. Bardzo ładnie. O, halo, czyli... To nieźle. Spoko efekt wybuchu i widać, że to było twoje. No niefortunnie, powiem ci. Kurczę, tam Kacper chyba był Ritz. No jest nawet Kacper Ritz, okej. Okay. Milano z Cartoon Studio oczywiście. Hej, wysyłam link do mojej świeżej animacji, w której gościnnie wystąpił znany polski youtuber. Pozdrawiam, Milano. Z 12 kwietnia jest, to jest zresztą 2 miesiące do tyłu. Dalej, nagrywam to 11 czerwca. Bardzo dobra animacja, krótko i na temat. Podobały mi się efekty, podobało mi się jakby efekt wybuchu, palenia i to, że przygasiłeś jakby cieniem te elementy już po tym zderzeniu z drzewem. Bardzo spoko animacja Kacpra, fajny motyw z tą butelką. To zamrożenie jak wpadł pod taflę lodu, tam na masę pewnie było wycięte. Ej, bardzo, bardzo dobre. Ja doceniam, to jest naprawdę spory skill już i ja jestem ciekaw, z czym ty wyskoczysz za jakiś czas. Bo no to już jest duża znajomość programu, ewidentnie. I ja to już widziałem wcześniej, ale pokazujesz tylko, że się rozwijasz i jeszcze raz rozwijasz. Więc to jest naprawdę potencjał pod to, żeby robić duże, komercyjne projekty. Ćwicz to nie jest dobre słowo, rób to po prostu dalej, ja czekam na więcej. Może jeszcze coś znajdziemy w tych mailach, zobaczymy. O kurde, czekajcie, zanim w ogóle to przejdziemy, bo tu już widzę po miniaturkach, inaczej usiądę. Patryk, w porządku, widać procedurę, wzorując się na twoich poradnikach, zacząłem tworzyć animowane pasty, ale za cel dałem sobie te bardziej skomplikowane. Przysyłam ci jedną z nich do oceny.
Mam nadzieję, że ci się spodoba, dasz jakieś rady, na to czy muszę popracować, okej. Myszką wykonane rysunki, dobra. Urodziny w szkole. Dobra, sprawdźmy YouTube'a. Jest środa, mam dziś urodziny i zaraz idę do szkoły. Tata kupił mi cukierki, żebym podzielił się z klasą. Gdy ojciec wychodzi, chowam cukierki do plecaka, żeby potem zjeść je samemu. Nie mam zamiaru się dzielić za te wszystkie żarty, które robili z powodu moich włosów. Na lekcji matematyki nagle klasa staje i śpiewa mi 100 lat, a nauczycielka wyjmuje tort. Myślę sobie, że miło z ich strony, że pamiętali o moich urodzinach. Staje też i wyjmuje torbę z cukierkami. Okazuje się jednak, że ten tort nie był dla mnie, lecz dla kolegi z ławki, który też ma urodziny. Zabiera mi cukierki i rozdaje klasie. Brak profitu. O nie, najgorzej na świecie. Powiem tak, bardzo proste, jeżeli chodzi o lip-sync, zwiększ ilość klatek, nie rób co jedną, tylko rób co dwie, trzy, żeby te buzie powiedzmy się zmieniały, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a nie, bo to jest za szybko. To jest jedna rzecz, druga, no bardzo podstawowe ruchy na twinach, aczkolwiek jak to jest na moich poradnikach i dopiero gdzieś tam zaczynasz i uczysz się, spoko, rysunki są bardzo git, idzie się wczuć w klimat, tylko ten lip-sync przeszkadza, za mocno to za szybko się ruszają te usta, poza tym spoko, żart jak to w pastach, jednych bawi, drugich nie, aczkolwiek czekam na więcej, lip-sync do poprawy, ewidentnie. Dziękuję wszystkim za przybycie. Według mojego śledztwa wynika, że mordercą jest czerwony, że chodzi w... cały we krwi, naprawdę. Ludzie, czy tylko ja to widzę, na pierwszy rzut oka widać, że to jest cały we krwi. Nawet ci jeszcze po nogach ona leci. Nie. Ja rozumiem, że... No tak. Bardzo proste, ruch ręki bym zwolnił, żeby to też tak nie latało. Trochę taka sytuacja jak przy okazji lip-synku w poprzednim. Poza tym spoko, fajnie, że muzyka z Ela, jakby cały klimat tego. Animacji za dużo tutaj nie było, umówmy się, to bardziej storytelling. Ale spoko. Wylot brązowego był w porządeczku. Mamy coś ciekawego od Natalii. Hejka Prozura, jestem na profilu graficznym w szkole, z czym mam dwie animacje, które chciałam ci pokazać. Okej, widzę, że to serduszko nie było przyklejone do elementu i zmienia się niezależnie od niego. To jest pierwsze, co bym poprawił, ale przekaz bardzo ładny. Widzicie? Tak, to serduszko jest osobnym elementem. Trzeba by złapać serduszko i tę postać i jako symbol cały pomniejszać. Wtedy ono nie będzie uciekać, ale bardzo spoko. Delikatne. Okej, tutaj mamy oczywiście Kirby'ego. Nie wiem, czy to nie jest na sprite'ach. Jeżeli jest na sprite'ach, szkoda, jeżeli jest wszystko autorsko przez ciebie narysowane. Bardzo ładny przewrót. Tyle mam do powiedzenia. Jakby nic dodać, nic ująć. Bardzo proste, przyjemne, ładne, z przekazem. Gify, lecimy dalej. Okej, od VIP Animation mamy 10-latek, zobaczcie. Madnessy robi w animacie. Jestem ciekaw efektów. Bardzo proste będą, bo widzę, że to jest jedna pętelka, więc pewnie jeden wystrzał. Okej. Okej, bardzo proste, ale dobrze wykonane. Jak na twój wiek, rób sobie to dalej. Madnessy są fajnym narzędziem do ćwiczenia tego typu rzeczy. Serio, rozwiniesz się szybko. Ej, koleś, ostatnio moja rodzina wróciła. Co to było? Brat cioteczny. Jestem zaginionym synem. Jestem mamą cyborga. Jestem mazorem. Jestem człowiekiem z piwnicy. Jestem wujkiem. Jestem siostrą. To jest po prostu śmieszne same w sobie. Nieznany. Naprawdę nie będę komentował. Brat cioteczny, siostry, matki, stryja, ciotki, kumpla DJ-a z klubu obok. Cyborga. Michał CDA. Dobra. Krapiący kran. O nie, no chyba nie wierzę, że ci się chciało. O kurde, coraz lepiej. Łączysz frame by frame'a z digitalem, to już jest spory krok do przodu. Ej, bardzo ładne, bardzo ładne. Fajnie, że piszesz, że masz ten motyw z zgaszającym światłem w każdym odcinku, bo to faktycznie jest już takie charakterystyczne dla ciebie. Animacja jest zrobiona z papieru, chcesz mi powiedzieć, że to niebieskie to był papier wycięty? Czy to są kartki papieru po prostu podocinane, faktycznie na położone na krawędzi szklanki? Ja myślałem, wygląda jak digital, jak mam być szczery. Bo to nie rzuca żadnego światła, nie, dobra. Jestem w stanie uwierzyć, że z kranu, ale to był digital, nie wmówisz mi. Porysowany. Jak zdobyć lody ekipy? No zaskocz mnie. O kurde, czy to będzie grube? Siemanko widzowie, z tej strony Porysowany. Co to za chora akcja z tymi lodami ekipy? Mówię sobie, zobaczę co w nich takiego wyjątkowego. Tu masz połamane ręce. Odwiedziłem wszystkie sklepy i w żadnym ich nie było. Istne szaleństwo. Mówię sobie, co jest i jak je zdobyć. Dowiedziałem się, że Biedronka je wprowadza. Super, pojadę, kupię. Tam na pewno będą. No kurwa, znowu nie ma. W sumie aż tak mi nie zależało.
ale stwierdziłem, że poczekam do zamknięcia sklepu. Schowałem się w lodówce z lodami, bo nikt mnie nie zauważył. Ładna animacja chowania. Poczekam do kolejnego dnia, że uzupełniam zapasy. W końcu je zdobyłem. Ale brak profitu. O mój Boże! W sumie jednak profit, bo za mój upór otrzymałem dożywotni zapas lodów ekipy. Aczkolwiek w sumie aż tak mi na nich nie zależało. Jezu, trochę nie wiem co powiedzieć. Mocny strasznie koniec. Wow, jestem w głębokim szoku. Nie wiem czy chcę sprawdzać dalej, ale sprawdźmy jeszcze szczepienie, jestem ciekaw. O, można? No wie pan, można, ale najpierw szczepionka. Nie, no nie mogę, nie. To jest taki żarcik, że jak na imprezie siedzisz ze znajomymi i sobie coś chcesz czasami włączyć między muzyką, to jest dobry humor, żeby sobie to wtedy odpalić, lecimy dalej. Zapałki. Ale głośno. Ej, ładne! Czy ona się zdjara? O nie! Ale ładny płomyk! O nie! Nie, no nie wierzę! Nie, i to jest koniec! O nie! Michał, coś ty zrobił najlepszego? Powiem tak. Sztuka jest po to, żeby wywoływać emocje. I to ewidentnie jakąś emocję wywołało. Dobra. Tym elementem kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki za wszystkie zgłoszenia. Jeżeli jesteś animatorem, wysyłaj swoje projekty na prozureanimacje@gmail.com. Muszą być bez muzyki komercyjnej i bez jakichś mega przerąbanych scen, żebym mógł to pokazać na odcinkach. Tyle ode mnie. Widzimy się w karty wtorek, czwartek i sobotę o 16:30. Mam nadzieję, że będziesz i że jesteś już w ekipie. Cześć!